Witajcie! Znalazłem tą farbę, o której Wam mówiłem. Tutaj to wszystko jest suche, ładne słoneczko, więc to się fajnie nagrzeje. Będzie można to pomalować na ten kolor żółty. Te dwie puszki, tu mówię, tu już po prostu dotknę sobie tą gumę, żeby tutaj nic nie leciało. Może jeszcze jakąś blachę, żeby tutaj popsuł to dołem. Na razie na sztukę może być. Potem zobaczymy, co będzie, co i jak. Ale dzisiaj bierzemy się za malowanie. Koledzy byli wczoraj, mamy dzisiaj wrzucać plecak, zobaczymy jak to z plecakiem pójdzie. No i słuchajcie, jeszcze taki temat, kupiłem wykrętaki takie i słuchajcie, bo tu będę tą śrubę wykręcał, tą urwaną, i o ile te mogę zrozumieć, bo tu widzicie jest lewy gwint, czyli jak będę to wykręcał, no to ten gwint zabierze to. Natomiast tutaj jest normalnie prawy gwint. I nie bardzo wiem, jak to użyć. Wkręcał będę to, co to. To mi się chyba tylko tyle, że. No nie wiem. Nie wiem, o co z tym chodzi w ogóle. Ale kupiłem taki i taki zestaw. No bo ten, o ile po prostu, no mówię, jego wbije tutaj, po prostu wbije. No. Wywiercę otwór tutaj. Potem odkręcam właściwie to, wtedy to się wkręca, bo to jest lewy gwint i tak po prostu aż w końcu, aż się zaklinuje i zabierze ze sobą śrubę. No to te będę zaraz używał, będę tu wiercił. Najpierw wywiercę otwór może trójką, a z trójki przejdę od razu na ósemkę. Powinno być dobrze, jeżeli będzie szło ciężko, no to wtedy tam zmienię ewentualnie wiertło. No ale te na razie, tych nie będę używał, te zostawię. Co jeszcze? Jeszcze kupiłem, słuchajcie, taki palnik do butli, w razie czego, żeby po prostu gdzieś tam właśnie podgrzać czy coś, po prostu zobaczymy. To tak już kupiłem, to jest trzeci taki, no są strasznie badziewne. Dziadostwo, krótko mówiąc, masakryczne, dlatego że po jednym sezonie tutaj te, co są, widzicie pod spodem tam takie plastiki, które mają rozpierać tą butlę taką, to one po prostu się tak wyrabiają, nie wiem, co się z nimi dzieje, czy się wietrzą, czy co, po prostu i totalna dziadownia z tego wychodzi. I w ogóle nie trzymają, butla jest nieszczelna i tak dalej. Nie wiem, czy to jest kwestia przechowania, że to trzeba cały czas w ciemnym, w dodatniej temperaturze. Ja to normalnie miałem ten pistolet w szopie. No i zima, nie zima, po prostu tam mrozy i to się tak rozlazło. Ten jest trzeci. Zobaczymy, w tym roku go przytrzymam przez cały rok w domu. I jeżeli będzie na przyszły rok dobry, no to wtedy będę wiedział, jak to po prostu używać. A tymczasem takie coś, proszę ja Was, zastosuję, jeśli będzie trzeba. To tyle, szykujemy się powoli wobec tego do roboty tutaj z tym. Zaraz będę wiercił i pokażę Wam co i jak. Aha, jeszcze, ale może zanim to wykorzystam i pomaluję te puszki, bo trzeba wykorzystać jednak temperaturę, że ciepło to będzie wtedy, może to jeszcze dzisiaj będzie suche wtedy. No, sprzęt przygotowany. Półtakiem zaznaczyłem tutaj, gdzie wiercić. I jedziemy z tematem. No i tylko tutaj trzeba też to polewać wodą. Cholera, ja zapomniałem, znowu będę musiał substancję wykorzystać, żeby wiertła nie spalić. Dobra, trzeba bakterie naładować, ale w tym celu to mam też drugą baterię, ale tamta już jest totalna kicha, muszę ją dać do regeneracji. O, jeszcze to, ten, nie będziemy go nabijać teraz. A tutaj, kurczę, widzicie, teraz mam taki kabel porządny. Dobra, świeci, to się ładuje, na tam chwilę to zajmie, a tymczasem ja tutaj wydmucham. A ja tutaj wydmucham to z tej dziury. O, dobra, czysto. No, tu już nawiercone. Nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze widać. O, teraz bierzemy rozwiertak, wykrętak. Tutaj mamy od tych, jak od gwintowników, ten imak, trzymak,
jak to się tam nazywa, nie wiem. On jest z tej strony, chciałem przykręcić. To jest ten ruchomy. O, żeż ty. No to jeszcze to sobie wykręciłem niepotrzebnie. No i teraz słuchajcie, to ma lewy gwint, więc ja muszę po prostu to odkręcać, że tak powiem, żeby to wkręcić. Tylko czy to złapie? No nie chce się, bo ja to zrobiłem czwórką. Może wezmę mniejszy ten wykrętak. I będzie pasował. O, ten pasuje, widzicie? I powolutku. Ja to będę przekładał, bo tu nie ma jak obracać. Ale trzyma. No trzyma pieruńsko. Nie chcę tego złamać, bo wtedy już koniec będzie z tym wszystkim. Nie da rady, no. Nic, trzeba to wykręcić z powrotem. I chyba bez grzania to się nie obędzie. Ale a trzyma skubaństwo. Nie wiem, z jaką siłą to mogę wkręcać. Ale pamiętajcie, to jest hartowane masakrycznie. I tutaj taki jeden głupi błąd to może bardzo drogo kosztować w tym sensie. Żebym chociaż zobaczył, że to cokolwiek idzie, to już byłoby fajnie. Nie. Za duże ryzyko. Wezmę to i zabiorę się do grzania. Będzie bezpieczniej. Bo to nie chodzi o pieniądze, tylko o tą robotę całą. Dobra, czyli co? Tu musimy tą folię zdjąć. W tym celu właśnie kupiłem ten pistolet. I zaraz go tutaj wykorzystamy. Butlę mam. O. I możemy grzać. Taki sobie to palnik, słuchajcie. Ale zawsze podręczne takich może dupereli to wystarczy, nie wiem. Mam ten duży jeszcze, ten palnik, taki co Andrzej przywiózł, on go tu zostawił u mnie. Butla jest, ale to taki płomień daje, że dajcie spokój, do tego to się on nie bardzo takich delikatnych rzeczy nadaje. A tu myślę, że powinno być dobrze. Ważne jest, żeby nie grzać tego razem z tym wykrętakiem, bo go rozhartujemy i będzie miękki, zupełnie do niczego się nie będzie nadawał, także to trzeba grzać tutaj osobno. No i nie wiem jak to, myślę, że to już jest dość gorące, ale jak tutaj spawali, no to może być jeszcze ciekawie, mocniej to zgrzane i no i zobaczymy. Dobra, odstawimy. No i sprawdzimy ten wykrętak teraz jeszcze raz. Rękawice zakładam, żeby się nie oparzyć, bo to teraz to jest takie, że byłoby nieciekawie. Kurde, ale trzyma. Nic się nie chce ruszyć. No tu wkręcam to, ale gwint się nadal. Nie rusza. Ale trzyma skubaniec. Nie wiem, jeszcze raz wykręcę to. I jeszcze raz pogrzejemy. No takiej zabawy to się nie spodziewałem. Tutaj pogrzeję tą śrubę w środku. Ona wtedy szybciej rozgrzeje ten metal tutaj. Tam jest to dosyć głęboko nawiercone. Może bym jeszcze spróbował chyba, że to rozwiercić wiertłem szóstką. I bym ten gruby dał większy ten rozwiertak. To też jest pomysł. Znaczy gruby, ten trochę grubszy. Ten.
bo ten jest taki delikatny. Nie, no tutaj muszę większym wiertłem to roztętegować. Zobaczę, czy mam takie. No, w sumie to mam tą szóstkę, ale ona jest. Nie chce iść z kubaniec jeden, taki jest. Chyba tępe. Ale zobaczymy, może po czwórce pójdzie. O! Nie zawsze. Patrzcie, widzicie z tą kamerą? To jest właśnie tak, kurde, ja ją przez to zniszczyłem, że tu trochę, tam trochę, tu gdzieś dotknę, tam gdzieś szturchnę i tak to potem wygląda. Bo nie zawsze się da tak, jakbyśmy chcieli coś zrobić, nie? Dobra, zobaczmy tu. No teraz to weszło. O, teraz tak. I już trzyma. Uparte. Ach. Wyszła. Ale super, patrzcie. No i o to chodziło. Pełen sukces. O, widzicie? Haha. I to są dobre rzeczy. Takie narzędzia trzeba kupować. Świetny zakup. No, teraz tylko to odkręcę już na tym kombinerkami. Śruba wykręcona. Powiem wam, że pierwszy raz to robiłem. No i miałem, znaczy wiedziałem, jak to robić, ale nie miałem żadnej praktyki, tylko taką wyobraźnię, jak sobie z tym poradzić. No i się. To nie? Naimadło? No to naimadło. No i po prostu nie wiedziałem, czy się uda, czy się nie uda. Ale się udało, ale się cieszę, powiem wam. Aha, w tą stronę, teraz tak jakbym to. O. O, właśnie, teraz puściło. I jest. No i nie wiedziałem, czy się uda, czy jak to będzie wyglądało. To jest stałe. Widzicie? Ale się udało, no. Także świetne narzędzia i powiem wam co, no kurczę, 10 zł. A zobaczcie, ile roboty jest od razu zrobione. Dużo, dużo łatwiej. Także widzicie, narzędzia to podstawa. Ale się cieszę, no tyle roboty tutaj jest zaoszczędzone teraz. Co pozostało? Pozostało teraz dobrać właściwe śruby, bo te, jak widzicie, są za krótkie. Znaczy za długie, przepraszam. I one tu mają takie coś. Musiałbym po prostu znaleźć śrubę o centymetr krótszą. No, tutaj teraz wezmę szlifierkę, oszlifuję to elegancko. Na tyle, na ile tutaj się da, szmatą zapchane, żeby do skrzyni nic nie wlazło. Aha, okulary, bo to bardzo ważna rzecz. No, odcięte tutaj trochę. Teraz zmienię tarczę na grubą. I można szlifować. O, no i zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Dobra, szmata jest. Słuchajcie, sporo szlifowania, ale wygląda już tak. No, pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Plecak siedzi, pokrywa siedzi. Tutaj bym przykręcił już dzisiaj tą szpilkę, znaczy śrubę tutaj, ale nie wiem, czy to widać na kamerze. Gwint jest zjechany, więc muszę kupić gwintownik 14, przegwintować, tu i pójdzie tutaj większa śruba. Ale to jeszcze nic, bo tutaj już zrzuciłem, widzicie, oś przednią całą. Psiknąłem tutaj do bolca substancję i teraz niech się to przeżre, bo muszę ten bolec wybić. A tymczasem jeszcze zobaczyłem tutaj,
I zobaczcie, tu już przewiercone. Zaraz będzie wykrętak w robocie. I to muszę. Także tutaj było jedno urwane. I tutaj też nie zauważyłem, jest też urwane, widzicie tam. I to też trzeba po prostu zrobić, no bo tu. I zobaczymy jeszcze, czy te gwinty nie będę musiał poprawić, bo no tak to być nie może, mi się to nie podoba, tu musi wszystko być dobrze, a nie żebym ja się bał w pracy, czy w polu, czy nie wiem, jak będę gdzieś jechał, żeby mi się tutaj coś, nie wiem, urwało, że z przód odpadnie, czy coś takiego, nie, 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 takie trakcje mnie nie interesują, ale w każdym razie tak, ponieważ tutaj to próbowałem, już kręcić się nie da, wobec tego nagrzeję to, a potem zrobię dokładnie to samo tutaj z tym, także tak sytuacja się przedstawia. No, coraz bliżej tutaj tych głównych rzeczy do końca. Tutaj wszystko, słuchajcie, skrzynka chodzi pięknie. Także to jest fajnie. Muszę ustawić jeszcze zamki, tylko tutaj te też już chodzą dźwigienki. To jest fajnie. Co będę musiał? Tutaj z tyłu mogę już w każdym razie śmiało zakładać ramiona obydwa. Tutaj widzę, że jest ten o-ring. Drugiego nie ma, to go muszę też tutaj założyć. Zaraz go poszukam, bo gdzieś pewnie na stole jest. Także ten drugi tutaj założę. No i co? Zakładam ramiona, zakładam tutaj te lagi na spód i tak, żeby ten tył był w miarę skończony. Aha, bo tu jeszcze właśnie tutaj ten. To mogę założyć już też spokojnie, że zamontowałem jedną starą szpilkę. Tutaj nie mam tych tulejek na razie, więc to tylko tak założyłem, ale przyjdzie zakładanie fotela, to na pewno tutaj już zrobię to na tulejkach. Podobno mają być w sklepie, także zobaczymy. No i co? No i fajnie, tutaj już jest pokończone takie rzeczy, także powolutku idziemy do przodu. Tutaj gdzieś nawet te lagi jeszcze, słuchajcie, mam te doły tutaj. Nie wiem, jak to się nazywa, co tutaj. Ja to lagi na to nazywam, że te dwie tutaj. Ramiona zaraz też się pozakłada, bo one tutaj, aha, pod stołem tam leżą. No i tyle, no. I 60 powoli będzie śmigać, słuchajcie, no. Tutaj jeszcze tylko, tak mówię, ten przód sobie z tym poradzę. Tutaj słożeń leży, ten główny wałek na kołyskę, co to się całe chwieje. Przegwintuję tutaj, to zobaczę, jeszcze sprawdzę gwinty, bo tu mam co prawda, o, to są takie śruby, 16 chyba. Albo 14, nie wiem. I co, trzeba będzie sprawdzić, czy to się trzyma, bo to jak to jest po prostu. No tutaj wygląda na to, że się ładnie wkręca. No tutaj, o, widzicie? No to nie jest, to nie, tak to nie może być, to trzeba przegwintować. Tutaj pewnie to samo. Chociaż to najpierw wykręcę tamten. No, to samo. To tak nie może być, żeby to się, bo to się nie będzie wcale trzymało, będzie rwać. O, ten też. Być może, słuchajcie, kupię rzeczywiście gwintownik 18 i zrobię to tutaj jeszcze raz. Nie wiem, czemu tutaj, czy tutaj śruby ma nie być, czy co? Tylko takie coś, te, nie wiem, po co te dwa tutaj, takie łóżka z dwóch stron. Tutaj jest jedno i tutaj drugie, ale nie widziałem tam, żeby to były śruby. No, tu w każdym razie tutaj zaraz mówię, to będę grzał i musi to puścić. Potem się zajmę oczywiście tym, a na końcu kołyską i zawieszeniem. Także wszystko będzie dobrze. Aha, tu już widzicie piasty zdejmowane, jedna, druga. Porobię tutaj oczywiście też, poszlifuję, oczyszczę, nowe śruby założę. No i tyle. No. To na tyle dzisiaj z dzisiejszej pracy. Ważne, że idzie do przodu. Ciągnik powoli zaczyna wyglądać, co mi się podoba. Trochę to powoli ta robota, wiem, ale no sam robię tam, czasami kolega przyjdzie pomóc, żeby właśnie jak z tym podnośnikiem, bo sam bym go nie założył. I ten. I o takie drobiazgi, to jest zawsze fajna pomoc, także dziękuję bardzo. No i tyle. Zapraszam Was na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.